Nie wiem, czy kiedyś spotkaliście idealne i doskonałe małżeństwo. Dużo ich nie ma na świecie pewnie, ale trochę jest. Jeżeli kiedyś taki widzieliście, to wiecie, o czym mówię w sensie wiecie, co to jest w ogóle za cudo. Co to jest za obraz jego i jej, co to jest za obraz miłości, co to jest za obraz no, jakiegoś po prostu wręcz, nie wiem, rajskiego szczęścia. Jak sobie myślę o Miriam i o Józefie, to co to musiała być za para? Niepokolanie poczęta, niezwykle piękna. Przypuszczam, że po prostu no, światło światłości, cud kobieta. Ten jej chłopak, Józek, to w ogóle cudo jakieś musiało być. Po prostu chłopak jak marzenie. Jednocześnie pewnie był silny i był bardzo męski, bo na pewno kogoś takiego Pan Bóg wybrał na przyszywanego tatę swojego syna. Jednocześnie musiał być niezwykle delikatny. Musiało być w nim cudowne połączenie tego i tego. Tak sobie myślę, że kiedy jeszcze nie przyszedł anioł do Maryi, wtedy kiedy jeszcze nie wiedziała jak to się wszystko skończy, to wyobrażali sobie to w niewiarygodny sposób. Mieć takiego chłopa, mieć taką babę, cudo. Tylko że potem przyszedł anioł i potem wszystko się skwasiło. Aż trudno mi sobie pomyśleć i wyobrazić sobie, co musiał czuć ten chłopak, kiedy wreszcie się zorientował, że ona nie będzie jego. Że nawet jeżeli będą razem i jakoś ten związek się ocali, bo pewnie na początku myślał, że się nie ocali, dlatego chciał ją oddalić, ale nawet pewnie wtedy, kiedy już dotarł do niego, że może z nią być. A trudno mi sobie wyobrazić, co sobie myślał, kiedy już wiedział: No, ona moja, ale nigdy nie będzie moja. Ja z nią będę, ale to nigdy nie będzie tak, jak miało być. Również Maryja. Ja myślę, że ona strasznie to przeżywała. Przypuszczam, że miała takie serce, które strasznie chciało kochać mężczyznę, które bardzo chciało tego mężczyznę mieć dla siebie. I też przypuszczam, przez długi czas musiała mieć strasznie trudny jakiś taki moment w sobie, kiedy wiedziała, że on no, będzie jej, ale nie będzie jej. Zły wilk to jest taki wilk, który przychodzi i mówi nam: jeśli panu Bogu zaufasz, jeśli z nim będziesz, jeśli posłuchasz jego rad, jeśli rzeczywiście weźmiesz jego wskazania na życie, no to on ci to życie po prostu skwasi. Że to nie ma szans, żebyś żył szczęśliwie z Panem Bogiem. Jak będziesz katolikiem, to będziesz żył smutno, będziesz żył w nieszczęściu, wszystkie przyjemności ci będą zabrane, a nawet jak ci się uda jakąś przyjemność zyskać, to potem się będziesz musiał z niej wyspowiadać. Jak pójdziesz za Panem Bogiem, to na pewno nie osiągniesz szczęścia. To jest zły wilk, który jestem przekonany, grasował u Maryi i u Józefa nieustannie. Właśnie w tym momencie, kiedy dowiedzieli się, że ich plany się skwasiły, że nie będzie tak, jak sobie to wyobrażali. Strasznie potężny jest ten wilk, bo on może człowieka od Pana Boga oderwać. On może człowiekowi mówić nie warto, zbuduj sobie szczęście tak, jak ty tego chcesz. Święta Bożego Narodzenia, pierogi, ryby, choinka, prezenty, przygotowania, bierzesz program telewizyjny. Przeważnie wtedy lecą te, te filmy życiorysy Jezusa Chrystusa z Nazaretu i bierzesz czy dasz 19 tam coś tam coś tam nagle Jezus z Nazaretu. Dramat produkcji amerykańskiej. I tak sobie myślałem, że, że życie Jezusa z Nazaretu było dramatem. Czy było dramatem Józefa i Maryi? Czy moje życie jest dramatem w takim razie też, nie? No i, i chyba, jak się z jednej strony spojrzy, to jest niezły, niezły, niezły dramat. Dziewczyna w ciąży, jej chłopak, który mieszka w innym mieście, bo jeszcze nie mieszkają razem, się dowiaduje, że ona już chodzi w ciąży. Obiega ta informacja pewnie wszystkich od razu kłopoty. W prawo żydowsko, żydowskie mówiło, jeżeli jest cudzołożnicą, bierzesz ją i przed drzwiami Ojca kamieniujesz. No i to jest taka historia bardzo skomplikowana. Wchodzić w wolę Bożą, to spotkać się właśnie z takim... Narażasz, narażasz swoje życie. Narażam swoje życie, kiedy, kiedy wchodzę w tą wolę Bożą. Jaka jest wola Boża? Być dobrym mężem. W tym roku 25 lat małżeństwa. I narażam swoje życie przez te 25 lat. Co to jest moje życie, to jest to, co ja bym chciał robić konkretnie, co bym chciał mieć, co bym chciał słyszeć, co bym chciał zwiedzić, co bym chciał, gdzie bym sobie chciał odpocząć, a tu nie. A tu przychodzi żona i pomaga tego nie mieć. Śmierć codziennie, ale też zmartwychwstanie, bo na końcu się okazuje, że jestem bardziej szczęśliwy, kiedy żyję dla niej niż kiedy, niż kiedy żyję dla siebie. Tragedia z jednej strony, no bo umarło to, co, co, co było moimi planami. Tragedia, bo umiera to moje patrzenie na świat. Umieram ja, to ja umiera moje ja. A gdzieś czytałem, że ja to jest najbardziej popularne imię demona. Ojcowie Kościoła Pustyni, czy gdzieś to czytałem, że, czy słyszałem, ja najbardziej popularne imię demona. Umiera to ja, umiera ten wilk egoista. I. Zaczyna, zaczyna żyć ten wilk, który chce żyć dla drugiego, który ma pokój. To kiedy żyje dla nich, dla rodziny, dla, dla żony, to, to żyje naprawdę. Żyję w pokoju. A kiedy żyję dla siebie, kiedy dokarmiam tylko siebie, to, to jest dramat. Wtedy to jest dramat. No i forma była piękna, nie było tam, zaczęło się o tym programie telewizyjnym, święta, nie, potem jakieś tego, ja tutaj coś ten, ale tak naprawdę jakie fakty mam w życiu, które, które by mówiły o tych zmaganiach, które miała Maryja, kiedy wchodziła w, w taką trudną rolę jako pierwszy człowiek na świecie i ostatni, yy, który niepokalanej poczęta, znaczy albo dziecko, które, które zostało które się zaczęło żyć z powodu Ducha Świętego. No i tak sobie myślę, że w ogóle moje, moje bycie we wspólnocie, to jest właśnie takie, tak, ja bym to porównał do mojego życia w, we wspólnocie, w tym jak ciąża Maryi. Jak ciąża Maryi, gdzie najpierw jest słuchałem kateches, słuchałem dobrej nowiny i Duch Święty sprawił, że jakoś uwierzyłem w to i poszedłem za tym. Zacząłem się rozwijać we wspólnocie. Jezus też się rozwijał, potem się na końcu urodził. I ja też czekam na ten moment w swoim życiu, kiedy się urodzę, jako już, żeby nie być wcześniakiem, czekam do tego momentu, aż będę już gotowy się urodzić. Kiedyś w kościele mówiono, że chrzcielnica jest łonem kościoła, gdzie rodzi się nowy człowiek, Chrześcijanin, też czekam na ten moment, kiedy, kiedy wspólnota mnie urodzi, kiedy będę miał te postawy Chrystusa. To znaczy, nie wątpić, kiedy widzę krzyż, że to jest dobre, kochać nieprzyjaciół, kochać wroga, ufać, że wola Pana Boga, która jest często albo zawsze inna niż moja wola, jest dobra dla mnie i prowadzi mnie do życia wiecznego. No to, to jest takie realne, to doświadczenie wspólnoty, to jest jak ciąża Maryi. I z tym wszystkim, co ona też przeżywała i żygała w pierwszych tygodniach, wymiotowała w pierwszych tygodniach bo mdłości, to też we wspólnocie, jak się okazuje, jak bracie ci mówią, jaki jesteś, to się słabo robi im z powodu mnie, a mi z powodu siebie. No i to tak jest, ale, 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 ale... i też zaczynam się trochę już ruszać. Tam chcę się już urodzić, ale jeszcze nie czas. Spróbuj dzisiaj nie słuchać złego wilka, który mówi ci, Pan Bóg ci skrzani życie. Spróbuj posłuchać dobrego wilka, który mówi, jeśli mu zaufasz, jeśli przyjmiesz to, czego może się obawiasz, to on ci doprowadzi do niezwykłego szczęścia. I wcale nie chodzi mi tutaj o to szczęście, które się nam wydarzy kiedyś tam po śmierci. Tak sobie myślę, często mówimy, tu się może jakoś tam przecierpie, ale potem się odbije po śmierci. Tak. To, że sobie odbijemy po śmierci, to nie mam wątpliwości. To odbijemy sobie po prostu za wszystkie czasy. Ale to nie znaczy, że Pan Bóg z tym chce czekać aż do pośmierci. On, jeśli mu się zaufa, jeśli się przyjmuje jego pomysły, które wydają się czasem dziwaczne, które wydają się za trudne, albo wydają się coś nam zabierać, to on już tutaj w tym życiu chce nam dać naprawdę niewiarygodne szczęście. Ja, jak patrzę na wszystkie moje momenty, kiedy. Wybierałem tak, żeby jakoś dogodzić sobie, żeby uniknąć tego, co wydawało mi się no jakimś za trudnym wyzwaniem, ze strony Pana Boga, to zawsze lądowałem w rowie. Zawsze lądowałem w takim jakimś poczuciu totalnego bezsensu i musiałem to odkręcać. Zawsze wtedy, kiedy się decydowałem, no, pójdę za czymś, co on proponuje, mimo że mi się nie chce, bo to jest bezsensowne, bo to mi coś rozwali. I czasem rzeczywiście coś mi to zabierało. Nagle się okazywało, że z tego zabranego. Po prostu 30 razy większe dobro, którego ja nawet nie byłem w stanie przewidzieć. Spróbuj dzisiaj posłuchać tego dobrego wilka, który mówi naprawdę warto Mu zaufać. Tak sobie myślę, to oczywiście zupełne bajanie, bo skąd o tym możemy cokolwiek wiedzieć, ale ta Maryja i ten Józef to jakoś tam się w tym niebie chyba odnaleźli. Że Pan Bóg to ich miłość, to ich zakochanie, to ich wpatrzenie się w siebie, to wszystko, czego nie udało im się zrobić tutaj na ziemi, to może jakoś tam to ocalił. To może ten Józef rzeczywiście tam ma tą swoją Marię, a ta Maryja ma tego swojego Józefa. Bóg jest Bogiem, który uwielbia ocalać wszelkie dobro między ludźmi. Nawet jeśli ich zaprosił wtedy do tego, żeby na chwileczkę to zostawili, bo potrzebował zbawić świat, to jestem przekonany, że nie zapomniał. Jestem przekonany, że pozwolił im to zrealizować, że oni tam biegają po niebieskich łąkach razem. Spróbuj dzisiaj zaufać dobremu wilkowi, który mówi, Pan Bóg ocala. Pan Bóg zawsze jest po Twojej stronie. Jeśli czujesz, że do czegoś cię wzywa, a Tobie się nie chce, bo masz takie wrażenie, to Ci coś zabierze, zaufaj, zrób to. Dobry wilk przekonuje. On zawsze jest po naszej stronie, On zawsze sprawi, że wygramy.